Siemaneczko, raport z tego, co zdążyło wykiełkować, w jakim jest stanie. Jak widać, Carycia carandas, ładnie, roślinki rosną, wypuszczałem już pierwsze liście właściwe. Akacja już też ma właściwe liście. Bardzo ładnie rozwija się mimoza biała. Już ma te właściwe liście, zamykają się na noc, w dzień są otwarte. Wrzucę Wam jeszcze zaraz fotkę, jak wyglądają zamknięte w nocy. Co do granatów, coś z nimi jest nie tak, jakąś mają chorobę, zaczynają padać. Tutaj kilka jest sztuk, które się dobrze trzymają, te jakoś nie chcą funkcjonować. Sorry, tu jest Carycia. To jest pieprz brazylijski, a tutaj jest Carycia właśnie, w tej doniczce. Tutaj mamy karob, też już zaczyna wypuszczać właściwe liście. Juki, aloifolia, bardzo dużo sadzoneczek, ładnie się rozwijają. Tutaj, proszę bardzo, z nasion wysiane oleandry też rosną. Jak na razie nie umarły, te portulakarie też fajnie rosną. No i tutaj już wychodzą pierwsze agawy na wierzch. Trawa cytrynowa wysiana też bardzo szybko kiełkuje. Tutaj też wschodzi pierwsza Maria azedracha. No i jeszcze Wam pokażę korzenie oleandra, jak się uda. O, proszę bardzo. Czyli to jest gałązek ukorzeniany również puszczają. No i figi. Figi też już zaczynają wypuszczać korzonki. Pojawiają się pierwsze zarodki korzonków. I zaraz przejdziemy do kolejnych roślinek. Agawy, jak widzicie, mają się dobrze. Nic nie zdechło jak na razie. Tutaj z tym hebe są pewne problemy. Troszkę przyschło, troszeczkę jest takie słabe, ale sadzonka zaczyna puszczać korzenie, więc myślę, że odbije. Tutaj ta roślinka nieznanego mi, nie wiem co to jest, ale też zaczyna się ukorzeniać. Tutaj drzewko szczęścia również wypuszcza korzenie. Ta roślinka, na którą najmniej szans dawałem, że się ukorzeni, ukorzeniła się i to bardzo ładnie, także też z niej coś będzie. No, portulakaria jak na razie jeszcze nie wypuściła korzeni, ale jest w dobrym stanie. Przechodzimy dalej. Mango, jak widać, ma się całkiem nieźle. Są liście. Aczkolwiek to drugie, coś z nim jest nie tak. Jakiś stożek wzrostu był uszkodzony i dopiero teraz zaczyna wypuszczać listki. Cherry moje bardzo fajnie rosną. No i eukaliptus. On tak zmarniał strasznie. Opadło mu dużo liści. Ale zobaczcie. Już z tych bocznych merystemów wypuszcza listeczki, także będzie żył. Całe szczęście, bo już myślałem, że padnie. Także tak się trzymają roślinki na daną chwilę. Jest całkiem fajnie, sporo jest nowych wschodów. Cały czas coś się pojawia nowego. Także pozytywnie. Trzymajcie się, hej!